Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w mojej hodowli Alano Espanol w Słotwinie koło Świdnicy na Dolnym Śląsku. Ile obecnie posiadasz psów w swojej hodowli? No w tej chwili w mojej hodowli znajdują się trzy suki hodowlane, trzy reproduktory oraz mam suczkę 5-miesięczną w domu, no i 2-miesięcznego pieska z ostatniego miotu tutaj w hodowli. Czy Alano jest rasą trudną w hodowli? No nie, Alano jest raczej rasą bardzo łatwą w hodowli. Nie ma problemów z kryciem. Nie wchodzi tutaj w grę żadne sztuczne zapłodnienie, czyli in vitro. Suki wychowują praktycznie same swoje szczenięta. Przeżywalność szczeniąt jest bardzo wysoka. Liczba szczeniąt w miocie jest między 8 a 12 sztuk. Rzadko zdarza się mniej. Ogólnie jest to bardzo zdrowa rasa. Nie ma problemów ze skórą. Jest to bardzo wytrzymały pies na warunki atmosferyczne. Z tym, że no, musi mieć niestety ale bardzo ocieploną budę, bo w zimie jak temperatura spadnie do minus 20 stopni, także on musi się w tej budzie schować i zagrzać. To jest Toro. Jest to pies po Melo. Jest to moje czwarte pokolenie. Jest praprawnukiem Sułtana, syna Ciusa. Także jest to bardzo ładny pies z bardzo mocną głową i co najważniejsze, ma bardzo fajny charakter. Jest przyjacielski dla ludzi, nie jest agresywny w stosunku do innych psów, a w momencie podrażnienia jest prosto linijny, czyli ma instynkt obronny, dobrze stróżuje swojej posesji. No, życzyłbym sobie dalszej hodowli takich psów. Czy Alano jest psem, który potrzebuje dużo ruchu? Wszystkie rasy użytkowe potrzebują dużo ruchu. No ja ze swoimi psami dwa razy w tygodniu biegam po parę kilometrów. A jak na to nie mam czasu, no to wtedy jest coś takiego jak zabawa z piłką. Dużo osób mieli Alano z bandogiem. Dlaczego? Nie wiem, skąd się ta nazwa wzięła w Polsce. Jest to słowo, które pochodzi z języka angielskiego. W XVII-wiecznej Anglii na wszystkie psy łańcuchowe mówiono bandog. I nieważne, czy był to Mastiff, czy Bull Terrier, czy Rottweiler. Natomiast tutaj w Polsce zaczęto krzyżować różne rasy między sobą i nazwano je bandogiem. Także bandog to nie jest rasa, nie była i nigdy nie będzie. W przeciwieństwie do Alano. To jest Melo, to jest moje trzecie pokolenie. Jest wnukiem Sułtana. Ci, co widzieli Sułtana wcześniej, teraz widzą postęp hodowlany, jakie psy można uzyskać w ciągu 10 lat hodowli. Dużo osób zwraca uwagę na to, czy matką psa była królowa Bona, a ojciec książę Yorku, a nie patrzą na psa, na jego właściwości i charakter. Jeżeli chodzi o tego typu psy, to czy w rasie Dogo Canario, czy w Cane Corso, są to psy wybitne i ciężko takiego psa jest uzyskać. Widziałem, że są rasy podobne do Alano. Tak, najbardziej podobną rasą do Alano jest Dogo Canario. Jest to rasa, która została wyhodowana na Wyspach Kanaryjskich. Dlatego jest podobna do Alano, bo jest to krzyżówka Alano z Bardinio Maiero. W tamtych czasach na Kanarach żyły dwie rasy. Jedną rasą było Podenco. Jest to rasa, która była używana do polowań na króliki. A drugą rasą był Bardinio Maiero. To był taki typowy, ciężki, stróżujący pies. No i Hiszpanie, jak podbijali Amerykę, robili zapasy na Kanarach, przywieźli swoje Alanosy, no i one się skrzyżowały z tym Bardinio Maiero, z tego względu z tym tylko psem, bo ten Podenco był za mały, żeby się skrzyżował z Alanosami. No i tak powstało Dogo Canario. Ale jest różnica między Dogo Canario a Alano. Dogo Canario są to psy, które są niższe na łapach, bardziej molosowate. Waga tych psów dochodzi często, jeżeli chodzi o samce, do 60 kg. Natomiast Alano, maksymalna waga psów dorosłych dochodzi 47-48 kg. To jest Rocco. Ma w tej chwili 2,5 miesiąca. Jest praprawnukiem Rockiego Matarife. Zostawiłem go do hodowli z tego względu, że ma fajną psychikę i ciekawy kolor, taki błękitny.
ludziom się ten kolor podoba. Z tym, że ja zawsze zwracam uwagę na charakter, nie na kolor. Bo to jest najważniejsze. Czy Alano jest rasą trudną w szkoleniu? Nie, Alano jest bardzo łatwą rasą w szkoleniu. Są to bardzo inteligentne psy. A jeżeli chcecie Państwo to sami ocenić, to proszę zobaczyć filmik z Alanosem, który ma w tej chwili 2 miesiące. Chodź tutaj. Stój. Siad. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Śliczny piesek. No. Kamel, daj łapkę. Daj łapkę. Śliczny piesek, masz. Śliczny piesek. Kamel, daj głos. Daj głos. Daj głos. Śliczny piesek. No. No. Śliczny piesek. Szukaj, szukaj, szukaj. 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 Szukaj, szukaj. Śliczny piesek, śliczny. Chodź. Chodź, masz. Chodź tu. Siad. Śliczny piesek. No.